Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii budowy kampera. Dzisiaj będziemy pracować nad przygotowaniem vana do zabudowy. Więc dzisiaj zostanie tutaj wyczyszczona cała po prostu zabudowa. Te wszystkie plastiki znikają, znika podłoga i wszystko to, co tutaj się znajduje, po prostu do zera wyczyszczę, łącznie z kabelkami i ze wszystkim, co się da, po zamontowaniu plastików. Pojadę na myjnię, żeby oblać dokładnie samochód z zewnątrz i zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś przecieków. Jeżeli są, no to trzeba będzie masę uszczelniającą zastosować. I jeszcze też sprawdzę, czy nie ma gdzieś rdzy, bo jeżeli okazałoby się, że tu jest rdza, no to trzeba najpierw potraktować odpowiednimi środkami, pomalować, żeby to nie wychodziło. Do końca nie zrobiliśmy tego dobrze w naszym poprzednim kamperze, zrobiliśmy to hammerheadem, zamalowaliśmy po prostu rdzę. To nie jest dobre. Wiem, że to jest niedobre, bo czytałem w komentarzach. Dlatego teraz w tym kamperze chcemy zrobić wszystko tip-top, żeby było. Dzisiaj nie będzie ze mną Kasi, ponieważ Kasia pojechała na wycieczkę. Uzgodniliśmy, że dzisiaj jest czas rozłąki, czas dla niej, czas dla mnie. Ja mam trochę roboty takiej drobnej po prostu roboty, którą sobie samodzielnie dam radę. A Kasia pojechała w piękne miejsce podziwiać piękne widoki, więc teraz Was wysyłam do Kaśki. A ja szukam narzędzi, bo jeszcze nie przyjechały narzędzia nawet, mam tylko kilka śrubokrętów, tych, które dostaliśmy od pana Tomasza z poprzedniego właściciela. Mam kilka śrubokrętów, kilka wkrętek, wykrętek i będę po prostu dubał tym, co mam, bo narzędzia jeszcze nie dojechały do nas. Także dobra, zostawiam Was i oglądajcie teraz, co jest u Kaśki. Ja, korzystając z tego, że dzisiaj jest piękna pogoda i jeszcze nie zdążyliśmy się zagrzebać takiej no mocnej pracy nad przebudową vana, jadę na wycieczkę. Jadę poszukać trochę wiosny, złapać trochę słońca, naładować baterie, bo odkąd wróciliśmy do Polski, nie miałam w ogóle tak naprawdę ani okazji, ani czasu, żeby no pobyć sama gdzieś na świeżym powietrzu. Znalazłam takie ciekawe miejsce, na które nazywa się Łuk Murzakowa. Znajduje się przy granicy niemieckiej. No i jest to podobno bardzo piękny teren z wieloma jeziorkami, a także z przepięknym parkiem, także myślę, że będzie dzisiaj pięknie i ciekawie. Dojechałam na miejsce, zaraz zgaszę silnik, tylko dobrze jest podobno, żeby on sobie jeszcze trochę pochodził. Zaczynam moje zwiedzanie od miejsca, które nazywane jest geoparkiem. Konkretnie jestem na ścieżce, którą wyznacza szlak dawnej kopalni Babina. Tutaj kiedyś były różne kopalnie odkrywkowe, różne minerały tutaj wydobywano. Teraz zostały tylko ślady i piękne, kolorowe jeziorka, które są właśnie zalanymi miejscami, gdzie dawniej wydobywano te różne skarby z ziemi. Także idę się spakować i ruszam, bo nie ma czasu do stracenia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest YFood. Są to posiłki w płynie i dzisiaj na wycieczkę biorę ze sobą właśnie taki posiłek. To, co widzicie tutaj, nie biorę tego całego, spokojnie, nie zmieściło się do plecaka. To jest zestaw degustacyjny i z tego zestawu wybieram sobie jedną buteleczkę. Biorę dzisiaj ze sobą czekoladową i ta butelka ma zaspokoić głód na około 3 czy 4 godziny. Zapraszam Was serdecznie na stronę YFood. Tam możecie zapoznać się z pełną ofertą. Są tam nie tylko napoje, ale także posiłki w proszku. Od nas dostajecie w prezencie 10% rabatu. Kod zobaczycie pod spodem, a jeśli zapomnicie, to także możecie sobie sprawdzić go w opisie. Ja dzisiaj zabieram właśnie ten napój ze sobą, no i zobaczymy, jak to działa. Nie potrzebuję, skoro biorę statyw.
Zaraz jeszcze wypuszczę drona, ale najpierw krótka przerwa na posiłek. Muszę wam powiedzieć, że z tego co wyczytałam, nie zawsze tutaj było tak ładnie, ponieważ jest to teren pokopalniany, był mocno, no bardzo mocno ingerował tutaj człowiek. Ale w latach 70., kiedy zamknęli ten teren, ludzie zaczęli go rewitalizować i wspólnym wysiłkiem przywrócili go naturze. Natura także zrobiła swoje przez te 50 lat i jak widzicie teraz jest tutaj pięknie. Natomiast no jest taka, mam takie osobliwe uczucie, kiedy tutaj spaceruję, jakby mając świadomość tego, że kiedyś była to kopalnia i że te wszystkie miejsca tak naprawdę są właśnie pozostałością tego miejsca. Całkiem niezła, jak taka czekolada do picia. Widzę, że tutaj nie ma cukrów. Jest sporo składników odżywczych, witamin, dużo protein. No, ciekawe. Zdrowie. Taki produkt o tyle mnie interesuje, że ja nie przepadam za gotowaniem, szczególnie kiedy nie mam za dużo czasu, a teraz podczas budowy będziemy mieli ograniczony czas, więc myślę, że to może się fajnie dla nas sprawdzić. Oczywiście na pewno też fajnie się sprawdza dla osób, które ćwiczą.
powiedzieć, że jest tutaj bardzo cicho i spokojnie. Spotkałam dosłownie parę osób, ale to jest dokładnie to, czego potrzebowałam. Troszkę spokoju. Zastanawiam się tylko, co tam u Łukasza. Czy dłuby już tam coś w nowym vanie? Czy składa zamówienia? Jak widzicie, usunąłem plastiki, które były tutaj na zabudowie. Wnętrze zachowane świetnie, po prostu bałem się, że tymi plastikami mogą być jakieś niespodzianki, ale nie było żadnych, jest po prostu idealna blacha. Widać, że ten samochód dba od nowości, miał te plastiki i no po prostu żadnych rysek. Kurz, tylko kurz, dużo kurzu. No ale to wyczyścimy. Pomyślałem, że jednak odkręcę podłogę, zanim pojadę na mainie, żeby zobaczyć, czy tam nie ma rdzy. Odkręciłem część śrub, które trzymają tą płytę, ale niestety część jest zastana, tak po prostu nie da się ruszyć. Jeden gwint jest przekręcony, więc wypsikałem to wszystko w WD-40 i poczekam, może to po prostu ruszy za jakiś czas, a jeżeli nie, no to będę musiał to odpiłować, te śruby. A póki co nie mamy żadnych elektronarzędzi, mamy tylko jedną wkrętarkę starą z poprzedniej przebudowy i nawet nie mam czym tego zrobić. Więc na chwilę obecną muszę zostawić podłogę, jadę na mainie i zobaczymy, co dalej. Dobra. Wchodzimy do środka na oględziny. Muszę to poświecić telefonem, żeby zobaczyć. Ale myło się go zdecydowanie prościej niż naszego LTK. Nie wiem, czemu tak się stało. No dobra, gdzieś my mamy tu jakieś chociaż kropelki. Wszystko suchutkie. Nigdzie, nawet o pajączek. Nawet o, tu się przelała troszeczkę wody spod uszczelki. Tutaj tą uszczelkę trzeba będzie naprawić. Tak, ta uszczelka taka domowa, no chyba sobie nie daje rady. Ale ogólnie widzę, że jest dobrze. Sprawdziłem całą pakę, jest sucho, jest, no zdejmę maskę, bo wielu was denerwuje to, że chodzimy w masce, ale to nie jest nasz wybór, tylko po prostu takie są czasy. I tak, jest suchutko, jest spoko, jedynie co to znalazłem przecieki w miejscach, gdzie są te lampy boczne, takie pomarańczowe. W każdym razie będziemy je wymieniać na LEDy, bo jeżeli je zapianujemy i uszczelnimy,
zabudujemy, to w momencie, kiedy by one się spaliły, to trzeba będzie, ciężko będzie je wymienić. Więc za radą jednego z naszych widzów, Marcina, będziemy wymieniać je na LED-owe, tak żeby po prostu dłużej trwały, niż trzeba było ich wymieniać w przyszłości. No nie wiem, tyle chyba, już więcej dzisiaj nic nie będę robił. Jadę do garażu, posprzątam tam te wszystkie rzeczy, które powyjmowałem. Zostawiam was z Kasią, bo u mnie jest nudno. To jezioro ma niesamowitą barwę, taką rdzawą, można powiedzieć. I właśnie to jest charakterystyczne tutaj dla tego rejonu, ponieważ na łuku Murzakowa znajduje się około 100 takich jeziorek i każdy z nich ma troszeczkę inną barwę, ze względu właśnie na minerały, które się tutaj znajdują. Więc są tutaj jeziorka turkusowe, zielone, żółte, rdzawe. Tylko że jest ich o wiele, wiele więcej niż właśnie w tych znanych tęczowych jeziorkach na Dolnym Śląsku. To, co mi się bardzo też podoba, to to, że jest główna ścieżka, ale można sobie z niej schodzić po to, żeby na przykład obchodzić te jeziorka dookoła. Także można iść głównym szlakiem, można nim jechać na rowerze, a można także zejść z niego i odkrywać na własną rękę ten piękny rejon. Dobra, jestem już w wanie. Wycieczka się udała, robi się już powoli ciemno. Myślałam, że jeszcze pojadę do parku Murzakowskiego, który znajduje się niedaleko. Jest to taki piękny podobno park w stylu angielski, no ale niestety spacer wokół jeziorek troszkę dłużej mi zajął niż planowałam. Była to bardzo fajna wycieczka, gorąco wam ją polecam, jeśli będziecie kiedyś w okolicy. Trasa, którą ja dzisiaj szłam, ma 5 km w jedną stronę, czyli nie zatacza koła, czy trzeba iść 5 w jedną, 5 w drugą. Ja doszłam do głównego jeziora, do tego największego, które nazywa się Afryka, i tam zawróciłam tuż obok wieży widokowej. Minęły 2,5 godziny, odkąd wypiłam sobie napój. Napój, który jest także posiłkiem. I muszę wam powiedzieć, że było to bardzo sycące danie. Nie jestem dalej głodna, a nie jadłam nic oprócz tego. Rano śniadanie. Także fajna sprawa. Myślę, że będziemy częściej z tego korzystać. No i tyle. Wracam do Łukaszka. Zobaczymy, co tam u niego słychać.